Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj będąc w Krosinie, w siedzibie sklepu dla hodowców.pl u kolegi Sebastiana Wardęgi, mamy możliwość zobaczyć, jak wyglądają, co wiele razy już też pokazywaliśmy, preparaty oryginalne pochodzące od kolegi Arkadiusza Koniecznego. Tutaj właśnie podkreślamy bardzo słowo oryginalne, gdyż na rynku też pojawiło się dużo produktów, które mogą też tutaj sugerować, że to są Arka Koniecznego wyroby, bo używają praktycznie tych samych nazw, ale to nie są te produkty. Tutaj dlatego chcemy zwrócić uwagę hodowców, gdyby chcieli nabyć takie preparaty pochodzące od Arka Koniecznego, oryginalne, to tylko praktycznie można to zrobić w sklepie dla hodowców.pl. Dobrze mówię? I u Arka. No, być może gdzieś tam ktoś sobie kupił, powiedzmy, ale tutaj jeśli chodzi o dystrybucję, to oryginalne produkty u Arka są i u nas w sklepie. A dlatego właśnie wspomnę na ten temat, bo właśnie to, co Krzysztof wspomniał, no, mieliśmy dużo telefonów, że pojawiły się jakieś bardzo... No, na przykład taka, bo tutaj powiedzmy, tutaj mieliśmy o te herbatka, znaczy posypka ziołowa na karmę 17 ziół, tak. lub 18 ziół. Kombinacja 15 tak. Ziół jako herbatka tutaj Arka Koniecznego. No i bardzo podobne produkty pojawiły się na rynku, dlatego przestrzegamy. Ja mówię, no niech każdy produkuje, co uważa, ale jeśli chodzi o oryginalne produkty, to... Bo to nie chodzi o to, że to były jakieś złe, tylko chodzi o to, żeby nie krytykujemy, no każdy niech sobie tak, ale żeby nie mylić, oryginalne produkty Arka są u nas w sklepie i u Arka dostępne i to są produkty, które są sprawdzone, wielu hodowców tutaj przez lata już stosuje te produkty i jak gdyby no, wraca do nich, także my tutaj polecamy, bo to są bardzo, bardzo dobre zioła, certyfikaty na każdą partię mamy wyprodukowane dla nas, sprawdzone pod względem jakości tych ziół. I każde zioło my dostajemy fakturę, dostajemy certyfikat i wiemy na 100% co jest w danej partii. I możemy mieć taką pewność, że jeśli to podamy gołębiom, to na pewno tutaj będzie to oryginalny produkt, certyfikowany. To, o czym kolega Sebastian właśnie mówi, my kiedy byliśmy u Arka, zwracaliśmy na to już uwagę właśnie, że to są, warto podkreślić, że to nie są takie zioła, które coś sobie zbierał przy drodze, tam jakieś zapylenie było od samochodów przejeżdżających, duże stężenie metali ciężkich, powiedzmy, się później okazuje. To są normalne zioła, które produkują firmy zajmujące się, tak jak Herbapol na przykład, ja nie znam dokładnie nazw, ale to są firmy takie, które się wyspecjalizowały w zbieraniu i dystrybucji tych ziół. I to są mieszanki zrobione właśnie z kompozycji, według kompozycji, które ułożył osobiście kolega Arek. I którego babcia była zielarką, bo się pytałem, skąd te zainteresowanie takie. Tak, zgadza się. No i tutaj mamy wtedy właśnie tą pewność, że dajemy gołębiom to, co jest tutaj opisane na etykiecie, że to są odpowiednie, powiedzmy, jeśli to jest 15 składników, oczywiście jest 15 składników, które nawet jeśli ktoś, powiedzmy, mógłby sobie poznać, jakie to są składniki, to one są dobrane pod względem proporcji. I to jest bardzo ważna rzecz, że jest odpowiednia ilość ziół, które mają wpływać na coś, jest odpowiednia ilość ziół, które wpływają z kolei na inne organy w organizmie, powiedzmy. I to jest dobrane, powiedzmy, przez lata mieszanka, która się sprawdzała. No i sprawdza się, bo widzimy to sami po swoich gołębiach, widzimy to też po hodowcach, którzy zakupują u nas sklepy. To są znane nazwiska. Oczywiście nie będę wymieniał, bo nie każdy sobie życzy, albo mało kto sobie życzy. Tajemnica to jest przeważnie jakaś. Ale no, jeśli ktoś tam sam powie, no to oczywiście ten, no ja nikogo nie będę wymieniał, ale naprawdę są to znane nazwiska, które chwalą sobie. I co ważne, jeszcze tutaj zawsze w sklepie dla hodowców jest na te, nie wiem jak Arka jest, dlatego żeby tu konkurencji, broń Boże, nie robić, ale w sklepie dla hodowców zawsze mamy tą jakąś promocję, jakiś pakiet związany z jakimiś ekstra dodatkami, które możemy kupując te zioła zyskać. Co to jest na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy przygotowaliśmy na miesiąc luty taki zestaw jeszcze tutaj, do którego dodatkowo dorzucimy sól bardzo fajną od nas tutaj gratis. I to jest tak, to jest taki pakiet, którym hodowcy mogą sobie sprawdzić właśnie działanie ziół Arka, bo to jest praktycznie cały przekrój, bo to jest tak, 500-gramowa herbatka na drogi oddechowe, 500-gramowa posypka 17 ziół na karmę. Tak jest. Tak wyglądają etykiety tutaj. Ziół na karmę, później jest. Żadnych wodotrysków, zobaczmy. Normalne etykiety, ale to jest co najważniejsze. Tak. Są tutaj te certyfikaty, jaka partia, że to oczywiście, i to wszystko jest certyfikowane. Tak jak mówiliśmy, później mamy tak, kombinację 15 ziół, czyli to jest herbatka do zaparzenia.
Następnie mamy kilogramowe zioła do kąpieli. Bardzo fajna rzecz. Mało ludzi to stosuje, mi też się nie chce szczerze zbyt często, ale jak ktoś na wystawy daje głębi, albo wystarczy trzy razy wykopać głębi i sprawdzić, jaka jest różnica w upierzeniu tych głębi, szczególnie przed lotami. W upalne dni, bardzo fajne, puszyste upierzenie dostaje. Tak, 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 mamy kilogram, to jest kilogram, to jest praktycznie, no ja mam taki kilogram na cały sezon. Mhm. Bo to są 4 łyżki stołowe na 10 litrów wody, gdzie stosowane. Zaparza się, to akurat można nawet przegotować, te zioła można przegotować. Także tutaj nic się nie stanie. Zioła, które tutaj zalewamy, powiedzmy herbatkę, no głównie jeśli chodzi tutaj o herbatkę, czy też niektórzy koledzy parzą na przykład pokrzywę, nie dają jako posypkę, tylko parzą pokrzywę, to zalecane jest też nie wrzątkiem, tylko odczekać chwilę, tam powiedzmy 90 sekund. Ja tylko przypomnę, że mamy też film, gdzie byliśmy u Arka i on dokładnie pokazał, jak wykonywać nawet te właśnie wywary, bo to jest bardzo ważne, co hodowcy właśnie, to co wspomniał Sebastian, że to możemy akurat zioło do kąpieli przegotować i nie stracimy żadnych walorów, które nam, że tak powiem, dla gołębi są skuteczne, tak? Natomiast tych innych możemy gotowaniem, że tak powiem, całkowicie zniszczyć te walory prozdrowotne, które te zioła posiadają. Zgadza się. No i tutaj mówię też, posypka na przykład ona jest dobrana w ten sposób, że są dobrane zioła, które powiedzmy, no nie trzeba zaparzać. W herbatce są zioła, które no, powinno się zaparzać. Nie? Później mamy tak, chrzan w czystej postaci, tutaj w tym zestawie akurat. Mamy też dostępny jeszcze chrzan z nagietkiem w sklepie, półkilogramowy i kilogramowe oregano. To wchodzi w skład jak gdyby tego zestawu. Dodatkowo gratis jest od nas pokrzywa półkilogramowa i nowość, nasza sól. To powiedzmy coś jeszcze, bo ja tutaj już miałem to wąchanie, to jest bardzo takie coś ciekawe, znaczy, że miętą także tak powiem. Sól jak sól, ale to też jest produkt w sumie dla ludzi, z firmy, która produkuje sole dla ludzi. Kąpielowe takie właśnie? Kąpielowe, ale to jest kompozycja naszych tutaj. Tutaj ona ma, ja tu, proszę mi wierzyć, ja to wąchanie, to jest bardzo przenikliwy, taki mięty, że tak powiem, no, w powolnieniu wąt. Tak, bardzo intensywny miał być ten zapach, to zostało osiągnięte. I to chcielibyśmy kolegom też tutaj dorzucić do tego. Ale stanu. Oczywiście można to kupić oddzielnie też. Oddzielnie można, tak, 14,90 chyba ta sól kosztuje u nas. A ten zestaw to jest 259 zł. Czyli popatrzmy, 2, 4, 6, 7 woreczków i ta sól, tak? Sól i pokrzywa jest gratis. Mhm. Nie? W tym zestawie 259 i wysyłka gratis. Także myślę tutaj, że mogą sobie koledzy spróbować, jak te zioła będą działały na głębniku. Szczególnie, że mamy wiosnę, jest czas, żeby to podać. Przed lęgami na pewno to nie zaszkodzi, w czasie lęgów na pewno nie zaszkodzi. Jedyne co, to trzeba z chrzanem uważać w czasie lęgów, no bo to jest bardzo mocno skoncentrowany produkt. Delikatnie, przed lotami to nie powinno być problemu, ale w czasie lęgów, lotów bardzo trzeba delikatnie ten produkt stosować, bo jest bardzo mocny zwyczajnie. Nie? A pozostałe produkty na pewno koledzy, jeśli tutaj popróbują, wrócą do tego, bo to jest naprawdę ten bardzo elegancki sposób zadbania o całą hodowlę. Tutaj, żeby jeszcze nie być tutaj, bo Sebastian zapomniał na pewno, ja mu przypomnę. Musimy przypomnieć, że to jest tą promocją związaną z tymi, tymi preparatami. Każdy, kto zakupi te produkty, co było już praktykowane przez lata poprzednie, będzie brał udział w losowaniu gołębi pochodzących z hodowli kolegi Arka Koniecznego, tak? Zgadza się. Jakie są zasady w tym roku? 20 gołębi wynegocjowaliśmy od kolegi Arka. Także negocjacje, podejrzewam, były bardzo takie owocne. Jakoś się dogadujemy. Tak. Także jest dobrze. 10 gołębi jest przeznaczonych dla kolegów, którzy zakupią zestawy. A 10 gołębi jest przez zestawy te ziół. Tak? Zestawy ziół różne mamy. Te zestawy zapraszam do nas na stronę www.dlahodowców.pl. Zresztą tutaj przez portal kolegi Krzysztofa też można wejść, jest przycisk po prawej stronie dlahodowców.pl. Znaczy przez. Tam są i banery różne związane. Tak, przez nasze golebie.pl można też do nas wejść. Dwa banery też tam mamy, gdzie łatwo do nas trafić. Są różne zestawy i wśród osób, które zakupią te zestawy, będzie losowanych 10 gołębi. Gdzie drugie 10? Drugie 10 gołębi będzie wśród hodowców, którzy zakupią dowolny produkt Arka. U nas jest też taka możliwość, pojedynczy nawet, tak jest, u nas jest możliwość, że można sobie do innych produktów dokupić dowolny produkt, który stosujemy na hodowli i te 10 gołębi też będzie rozlosowany. No, i wtedy tutaj właśnie mamy to, przypomnijmy cały czas, że jeżeli powyżej 200 zł ktoś kupi, to
wysyłka gratis. Tak jest, także można sobie dobrać tam powiedzmy tylko oregano, czy tylko herbatkę, jak ktoś chce sobie wypróbować to jak najbardziej, dobrać inne produkty i od 200 zł jest wysyłka gratis. A no, my tutaj postaramy się, żeby te gołębie były jak najlepsze, zresztą od Arka zawsze są fajne, super gołębie, sam na nich latam, także bardzo polecam też hodowlę, jakby ktoś chciał sobie wzmocnić, można u Arka zawsze tutaj się wspomóc fajnym materiałem. My będziemy tutaj w niedzielę mieli finał lotów zimowych w Kosakowie, w tym roku tak może mniej go filmowaliśmy, bo pogoda nam niestety i warunki związane z wystawami nam też nie sprzyjały, bo po prostu i obecność na wystawach czy coś też determinowała możliwość zajmowania się gołębiami, ale tam w gołębniku zobaczymy już od wiosny gołębie, które nam z zeszłego sezonu od kolegi właśnie Arka Konicznego i od Sebastiana Wardęgi też zostały, będziemy mogli obserwować. Postaramy się, żeby już nawet one na wiosnę były w pełni te ich loty wizualizowane i będzie można porównać, czy te gołębie, które tutaj wylosowaliśmy na przykład u kolegi Arka w latach następnych się będą sprawdzać, tak jak tam u nas, że tak powiem, w Kosakowie. Mam nadzieję, że jest już. Zobaczymy wtedy. Także dziękujemy na razie bardzo i zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi produktami kolegi Arka i co najważniejsze, przypomnijmy jeszcze raz, popatrzmy, jeżeli chcemy kupić produkty oryginalne Arka Koniecznego, możemy to zrobić tutaj w sklepie dla hodowców i u Arka. I bardzo ważne, zwracajmy uwagę, że nie tylko nazwa sama, bo to jest mieszanka 15 ziół czy coś podobnie brzmiąca, zwróćmy uwagę też jeszcze, gdzie kupujemy, bo żeby nie było później takich sytuacji, że na przykład ktoś powie, że kupił zioła Arka Koniecznego, a to były inne zioła podobnie brzmiące, no taka po prostu pomyłka może też nastąpić. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia, dobry lot. Dziękujemy, dobry lot.